nazywam się Remigiusz Sęska, zajmuję się konsultacjami Feng Shui. Feng Shui jest dziedziną wiedzy, dziedziną sztuki architektury polegającą na dopasowywaniu przestrzeni do parametrów indywidualnych człowieka. Ta nasza przestrzeń wokół nas często jest rozbudowywana, tworzone są nowe osiedla, nowe budynki, ale rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, żeby oprócz właściwej ceny za mieszkanie, za metr kwadratowy oraz stosownej lokalizacji zadbać o to, żeby to mieszkanie było zdrowe. Porównać można to do supermarketu, takiego, w którym możemy znaleźć wiele rodzajów żywności, ale jest tylko jedna lub dwie półeczki albo półki, na których możemy znaleźć tą żywność, która jest wyselekcjonowana pod względem zdrowotnym, wyprodukowana we właściwy sposób. Takim nowym produktem, który będę wprowadzać od września tego roku, jest właśnie sytuacja certyfikowania i weryfikacji mieszkań i domów pod kątem ich zdrowotności. Jest to zupełna nowość na rynku nieruchomości, na rynku, który jest rozległy, rynku, który jest też bardzo wymagający, jeśli chodzi o parametry zdrowotne. Najczęściej zwracają uwagę, tak jak powiedziałem wcześniej już, na to, żeby to mieszkanie było w dobrym miejscu albo nie kosztowało za dużo. Okazuje się, że można wydać bardzo dużo na mieszkanie i po kilku miesiącach nawet można być po prostu w nim chorym, a życie ludzi, którzy tam zamieszkają, może układać się w sposób niewłaściwy, mogą na przykład konfliktować się w związkach partnerskich lub też po prostu mniej zarabiać albo tracić swoją pracę. Od czego to zależy? Zależy od to wielu parametrów. Postanowiłem stworzyć rodzaj standaryzacji i weryfikacji mieszkań pod kątem właśnie zdrowych i sprawdzonych mieszkań. Z założenia są sprawdzane parametry, które dotyczą przede wszystkim feng shui defensywnego, ochronnego. Sprawdzane jest 11 parametrów głównych, a w tym 33 szczegółowe, które są w sposób ważony ze względu na ich wagę, jakie posiadają dla zdrowia i rozwoju mieszkańców, oceniane. Z tych ocen tworzy się oceny cząstkowe i później końcowe, które podaje, na ile dla mieszkańców, którzy zamieszkają daną przestrzeń, otoczenie, które się znajdują, kierunki świata, otoczenie także w zakresie ludzkim, ale przede wszystkim użyte też materiały do budowy mieszkania, będą wpływać na nich pozytywnie lub też negatywnie. Dodatkowo podawane są informacje, w jaki sposób sytuacje, które mogą być niekorzystne, naprawić. Wszystko to stanowi zasób wiedzy, która podawana jest zarówno pod względem cyfr, liczb, ale także wykresów, no i przede wszystkim opinii opisowej, w taki sposób, żeby normalny człowiek mógł sobie poradzić z wiedzą, która jest bardzo rozległa i szeroka i obejmuje tylko zakres, który byśmy dzisiaj powiedzieli, że jest zakresem gomancy, czyli obejmuje zarówno feng shui szkoły kompasu, feng shui defensywne, feng shui szkoły formy, równowagę na bazie czynników yin yang, na bazie pięciu żywiołów oraz, co jest bardzo ważne i niezwykle ważne, podkreślam, ocenę pod względem radiestezyjnym.